Witajcie, była część pierwsza, więc czas na drugą. Oto update 375 litrów w odsłonie drugiej. Odsłona, zasłona Neverending Stora. Stora to taka zasłona, którą można odsłonić. No, chyba że już jest odsłonięta, to wtedy można tylko wicewersalkę zrobić. Ale na co nam wersalka, jak mamy sofę sofa? Loren, znana aktorka z Bułgarii, jedzie. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam to, co powiedziałem, więc nie będę tu nic powtarzał. Więc słuchajcie uważnie, jak w café René. To akwarium, przez to, że nie miałem czasu się nim zajmować, tak jak powinienem, zaczęło żyć własnym życiem. Pamiętacie takiego pana, który wsadził rośliny do szklanego pojemnika, dał im wody i zakorkował pojemnik? To niejaki David Latimer, który w 1960 roku wrzucił glebę do wielgachnej butli, chyba na wino, potem posadził w nim trzykrotkę, podlał, zakorkował i już. No prawie już, bo ją jeszcze parę razy podlewał. Ostatni raz w 1972 roku. A potem już ani, ani. Zakorkował, dał słojowi światło i wszystko rośnie. Stworzył zamknięty ekosystem. I teraz mu się ten balon kurzy. Moje akwarium też w jakiś tajemniczy sposób stworzyło swój własny ekosystem. No nie, no, no, trochę mu pomogłem. Lenistwem swym. Do sedna, Andrew, do sedna. Po pierwsze, praktycznie zaprzestałem podmian w tym zbiorniku. Czemu? Ponieważ w tym pomieszczeniu akwarium odparowuje w okolicy 50-60 litrów wody na tydzień. Plus, minus. Więc z lenistwa zamiast nadal wodę zasysać rurą i kupy zbierać, po prostu dolewam to 50-60 litrów świeżej kranówki o podobnej temperaturze co woda w akwarium. Oczywiście co jakiś czas spuszczam 10 litrów wody z tym, co szwendało się pożwirze w postaci brudu, resztek odpadów i kup. Ale to cała podmiana. I tak jak termin dolewki był przestrzegany, tak oczyszczanie dna było uzależnione od tego, czy mi się chciało, czy nie. Regularność dolewek wynika z faktu, iż przy pewnym poziomie wody deszczownia wynurza się z wody i plusk staje się irytujący. A że mój prog irytacji jest niski, więc do dolewania wody zostałem zmuszony. Inna rzecz, że bloki, w których mieszkam mają kilka tajemniczych właściwości. Wyparowana woda znika w nich w sposób magiczny. Od kilku lat już łażę po osiedlu i czekam aż w jakimś miejscu wybije w końcu źródełko z tej wody co ją blok zarypał z mojego zbiornika, ale na razie nic nie widać. Może jakiś podziemny ciek się stworzył? Nie wiem, tajemnica. Drugi problem już nie akwarystyczny, to brak zasięgu wszelkich telefonów w różnych miejscach mieszkania. To nie jest środek puszczy, tylko prawie centrum miasta i. Nie potrafi tego wyjaśnić ani telekomunikacja, ani nawet zaproszony szaman. Pozostaje tylko pelengacja po całym pokoju. Wróćmy do ekosystemu. Czy przy takich dolewkach bez podmian akwarium zaczęło się glonić, psuć i tak dalej? Nie, ale to nie oznacza, że akurat u mnie dokonał się jakiś cud. Przy ograniczonym do połowy świetle mojej lampy roślinom wystarcza to, co garstka ryb potrafi nawieść. Oczywiście nie jest to optymalna ilość ryb na ten litraż, ale rośliny nie wykazały jakichś totalnych braków. Oczywiście ich kondycja nie jest idealna. To nie jest zdjęcie z internetu, ale wyglądają przynajmniej zadowalająco, a ich ilość wskazuje, że mają z czego się rozwijać i rozbudowywać, bo z niczego pierwiastków nie biorą, a pozyskują je w większości z podłoża, a w podłożu jest ziemia. Ktoś się kiedyś zapytał, co jaki czas trzeba ziemię wymieniać? I takie pytanie się powtarza co jakiś czas przy zakładaniu zbiorników. Ale przecież ziemia jest podłożem ogromnej ilości zbiorników naturalnych. Zaryzykowałbym, że wszystkich, ale nie zaryzykuję, bo aż takiej wiedzy nie mam. Czy w takim jeziorze, stawie czy innej gliniance ktoś zmienia podłoże, bo się wyczerpało? No chyba nie. Wszędzie istnieje w mniejszym lub większym stopniu zamknięty obiekt pierwiastków. Nie powiedziałem, że szczelny. Różne rzeczy się zdarzają, ale generalnie wszystko, co rośnie i żyje w wodzie, tą wodę zasila. Czerpie z niej i ją zasila. Zgniła roślina zasila podłoże, aby inna roślina mogła w nim rosnąć i czerpać z tego, co zgniło. Z pewnością to wszystko zostało opisane pięknym, naukowym językiem, ale ja znam tylko kilka słów po flamandzku i dwa przekleństwa po włosku, więc zostanę przy prostym, wręcz prostackim języku naszych przodków i zadków. Niniejszym pragnę się pokusić o stwierdzenie, że wymiana ziemi w podłożu zbiornika nie jest potrzebna. Istnieje w nas jakiś stary przesąd rolniczy o wyjaławianiu się ziemi, historii o trójpolówkach i tym podobne rzeczy. Oczywiście to wszystko prawda, ale prowadzenie akwarium to nie uprawa buraków w celach konsumpcyjnych. Już wyjaśniam o co mi chodzi. Jeśli na polu, który jest dziewiczo nawieziony, super, hiper, posadzimy polityków, znaczy buraków, znaczy buraki, to te małe buraki zeżą wszystko, co było w podłożu, aby stać się dużymi burakami. Potem je zbierzemy, zawieziemy na wiejską albo na inny targ i po burakach. A pole jest wyjałowione, bo buraki wszystko wszamały. Jeśli teraz coś w tej ziemi posadzimy, to plon będzie znikomy. Ziemia się wyczerpała. Ale co by się stało, gdybyśmy zamiast zbierać te buraki, po prostu je przyorali i zostawili w ziemi, aby zgniły? Ziemia zostanie powtórnie nawieziona, powróci do stanu sprzed sadzenia buraków. Wystąpi obieg zamknięty pierwiastków. I nie czepiać się szczegółów, że niby jakaś glista poszła na inne pole i tam zdechła i teraz mamy mniej pierwiastków o jedną glistę. Ziemia w podłożu naszego akwarium, jeśli nie pozbawiamy jej dopływu pierwiastków, np. codziennie odmulając dno, staje się niewyczerpalnym medium. Zasilają ją odchody zwierząt, gnijące części roślin, Martwe organizmy i resztki pokarmu. To wszystko dostaje się poprzez żwir do ziemi, jest przerabiane i wraca do roślin. Ilość tych pierwiastków można regulować np. ilością ryb, częstotliwością czyszczenia powierzchni podłoża, zwiększaniem czy też zmniejszaniem ilości roślin. W warunkach akwarystycznych wyczerpanie się tego rodzaju jest po prostu niemożliwe. Mogą występować wahania, że tak powiem jakości ziemi, spowodowane różnymi czynnikami, ale wyczerpanie się nie ma prawa wystąpić. Mówię o prowadzeniu normalnego akwarium. Ziemia jest według mnie medium, którego nie musimy wymieniać. Może być latami i cały czas będzie odpowiednio nawieziona. Następne pytanie. Czy w akwarium wystarczy sam żwir jako podłoże? Oczywiście, że tak. Trzeba tylko pamiętać, że do momentu, kiedy nie zostanie on odpowiednio nawieziony przez rośliny i zwierzęta, jest na początku całkowicie jałowy, czyli pusty, a z pustego i salomon nie naleje. Więc albo na początku należy akwarium nawozić sztucznie, albo czekać i patrzeć, jak nam wszystko gnije i nie rośnie. Aż do momentu kiedy to zgniłe zasilisz wir. Wtedy zacznie wszystko rosnąć. Więc nie trzeba mieć ziemi w podłożu? Nie, nie trzeba. Więc czy w ogóle jest potrzebne jakieś podłoże? Dla wzrostu roślin? Nie. Chodzi o pobieranie pierwiastków. Może być gołe szkło dna w Waszym pięknym akwarium, ale wtedy kupek z dna nie należy zbierać. Albo nawozić wyłącznie sztucznie, bo po co tak naprawdę w akwarium jest podłoże? Bo od początku istnienia akwarystyki ma ona naśladować naturę. Bo łatwiej gościom pokazać podwodny świat w domu, niż wywieźć ich nad zatęchły stawik i wrzucić do środka w garniturach i sukniach balowych. Nie dość, że może nie wszystko zobaczą, to i szansa jest, że nie wszystkich gości będzie się można potem doliczyć. Podłoże mamy po to, aby jak najłatwiej było nam posadzić rośliny i to jest jego podstawowa funkcja. Druga funkcja to przerabianie wszystkiego, co w akwarium może się w nim znaleźć. Dlaczego więc ziemia w podłożu, skoro możemy bez niej, a nawet bez niczego? Bo w przeciwieństwie do samego żwiru, podłoże z ziemi pracuje od razu i nie wymaga z naszej strony żadnego sztucznego wspomagania, a żwir stosuje się tylko jako medium estetyczne i utrzymujące ziemię w jednym miejscu. Jeśli w akwarium nastąpi stabilizacja, to mamy ten mój mały ekosystem, jak w moim 375 litrów. Dolewam wody i karmię ryby i to całkowicie wystarczy dla egzystowania tego zbiornika. Domyślam się, że to kolejny film, którym zmniejszam brzesze <gryw> swoich znajomych akwarystów. A już producenci podłoży nawet na mnie nie spojrzą. A jeśli już to spodełba. Pragnę więc zauważyć, iż to, o czym mówię, to jeden z najłatwiejszych sposobów na prowadzenie akwarium, ale absolutnie nie jedyny. Ziemia jest najprostsza i najtańsza, ale czy idealna? Oczywiście, że nie, ma swoje wady. Nowa ziemia włożona do akwarium to bomba nawozowa, która zanim unormuje poziomy pierwiastków, musi walnąć i potrafi na początku dać czasem czadu. I glon potrafi zaatakować obficie stąd na początku częste podmiany, duża ilość roślin na start zbiornika i tak dalej to wszystko ogranicza to początkowe kabum. Ale czy zapobiega? Nie zawsze. To też zależy od ilości zastosowanej ziemi i jej składu. Natomiast jak akwarysta pogodzi się z tymi początkowymi niedogodnościami to potem ma prawie perpetuum mobile tylko sadzić przycinać podcinać sadzić wyrywać i takie tam sporty podwodne. Niektórym ziemia w zbiorniku śmierci. Czasem po zdjęciu i wypraniu skarpy okazuje się, że Wcale nie śmierci. Nie wiem, ale ja jakoś specjalnie nie czułem nadzwyczajnego zapachu w akwarium z ziemią. Na wiem, jak potrafi śmierdzieć akwarium, kiedy to zaczęły mi gnić bambusy, których użyłem dawno temu w pewnym zbiorniku, więc murzyńska chata to przy tym była perfumeria. W 375 ziemia jest w podłożu od 5 lat. W mniejszym akwarium 240-litrowym ziemia jest od 2013, czyli 8 lat, bez żadnej zmiany. To nie znaczy, że nie wolno zrobić restartu i posadzić wszystkiego na nowej ziemi. Jasne, że można. Czasem nawet trzeba, jeśli koncepcja w wystroju naszego zbiornika diametralnie się zmieniła. Więc ja też będę stąd tą ziemię wywalał, kiedy przyjdzie pora na pełną przebudowę. Ale jeszcze nie teraz. Nie dziś. Teraz będzie tylko nowe obsadzenie. Ale o tym w kolejnym odcinku sagi pod tytułem Zdjąłem Beret i Stoję Nagi. Podsumowując. Akwarium 375 litrów stało się samowystarczalne. Co potwierdziło wiele eksperymentów chcących dowieść, że jest możliwe prowadzenie zbiornika tylko dostarczając pokarm dla ryb i innych skorupiaków. Cała reszta będzie robić się sama. Jedni eksperymentują, a inni są leniwi i też im wychodzi. Pamiętajcie, lenistwo jest motorkiem nauki, co było do udowodnienia. Alleluja i do tyłu, a wujek Tadeusz to Prometeusz. Uf, jeszcze tylko pastylki i do wirka. Dobranoc. Aha, bym zapomniał. Można filmowi dać łapkę w górę, albo w, w dół. Można zasubskrybować kanał w celu oglądania tych dziwnych rzeczy na bieżąco. No i można zasponsorować kanał poprzez wsparcie finansowe. Można to zrobić wduszając klawisz wesprzyj pod filmem, lub skorzystać z linka do Paypal, który też jest pod linkiem. A jak pięknie powiedziałem Paypal. Oj, To teraz już na 100% dobranoc.